Ze strony miasta jest absolutna gotowość do tego, żeby jak najszybciej wejść na Oleandy i rozpocząć remont. Natomiast to wszystko zależy także od zgody drugiej strony. Ja muszę powiedzieć, że byłem na spotkaniu opłatkowym właśnie w Związku Legionistów. Przedstawiłem tam całą koncepcję remontu, urządzenia muzeum i powrotu Związku Legionistów w to miejsce i zostało to przyjęte absolutnie z aplauzem. I sądzę, że ten remont się odbędzie, bo już naprawdę trzeba, bo boję się, że ten budynek się niedługo może znaleźć w stanie katastrofy budowlanej. Wiem, jak on wygląda w środku, bo byłem. Tam jest niestety stan, który jest fatalny, bo nie ma ogrzewania, wszystkie sprawy związane z prądem, z kanalizacją są w zasadzie nie do użytku. Są schody rozbite, są zalewania pomieszczeń, nie mówiąc o tym, że z zewnątrz także wygląda fatalnie. Jestem po rozmowach z Muzeum Historycznym miasta Krakowa, które zinwentaryzuje te zbiory, przeniesie to, co wymaga konserwacji, to zakonserwuje, ale także zostanie zrobiony projekt wystawienniczy, żeby to wszystko wyeksponować tak, jak to powinno wyglądać w prawdziwym muzeum i potem zostanie to wszystko z powrotem przeniesione w to miejsce. Chcielibyśmy, aby to było gotowe częściowo na wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, a więc na początek sierpnia, a w całości, żeby był budynek gotowy na uroczystości 11 listopada. A w czym tkwi tak naprawdę ten problem? Dlaczego tam nie można wejść teraz i rozpocząć tego remontu? Nie wiem, w czym tkwi problem. Znaczy, podejrzewam, w czym tkwi problem. Mianowicie w chyba działaniach komendanta związku. Tylko i wyłącznie, bo z tego, co zauważyłem i co jaki mam odbiór, to wszyscy pozostali, którzy są zainteresowani tym, są za tym, żeby to jak najszybciej przeprowadzić.